zorganizowana przy wsparciu Starostwa Powiatowego z Białej Podlaskiej, gminy Wisznice, grupy inicjatywnej biegaczy z gminy Wisznice, Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz klubu sportowego, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Tytan Wisznice. Bardzo się cieszymy, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na zaproszenie tutaj lokalnych biegaczy i klubu sportowego Tytan Wisznice. Za przygotowanie biegu odpowiedzialni byli pan Grzegorz Ustecki, pan Łukasz Jaszczuk, Gminny Ośrodek Kultury Oświaty w Wisznicach oraz Tytan Wisznicy. Chciałbym serdecznie wszystkich Państwa powitać. Cieszymy się, że frekwencja jest tak duża, bo nas jeszcze bardziej mobilizuje, żeby corocznie organizować biegi na Wiślicką Milę. Po rocznej przerwie witamy Państwa serdecznie. Ja chciałbym serdecznie podziękować za organizację tych biegów pani dyrektor Elżbiecie Sokołowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, doktorowi Grzegorzowi Husteckiemu, firmie Paftrans, Piotrans, Delikatesom Centrum, panu Sebastianowi Góreckiemu. Witamy Państwa serdecznie, a jeszcze panu Waldemarowi Wołosiukowi. Oczywiście też dziękuję. Dzisiaj po raz kolejny startuje nasza impreza, tak jak co roku. Jest to już w tej chwili piąty bieg na Wisznicką Milę. Nazwa co prawda myląca, bo w tym roku biegniemy na 6 km z małym kawałkiem. Ale tak już się utarło, że ta Wisznicka Mila istnieje w tej nazwie. Oczywiście bieg na Wisznicką Milę odbędzie się. Jest to bieg happeningowy dla chętnych. Także cieszymy się, że tutaj jest coraz co roku coraz więcej osób. W tym roku jest rekordowo, także jak na te czasy po-covidowe to jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak wygląda trasa? Trasa jest dosyć ciekawa. Około 700 metrów mamy po trasie takiej utwardzonej. Potem wbiegamy do lasu, tutaj, który jest za nami. Trasa się robi dosyć przyjemna. Gdzie niegdzie będzie troszeczkę piasku, troszkę pagórków, o których tutaj nie mówiliśmy zawodnikom, także będzie troszeczkę urozmaicenia. Także myślę, że będą zadowoleni. Polska! Oczywiście jak co roku dziękujemy tutaj naszym lokalnym sponsorom w firmie Piotrans, w firmie Paftrans, panu Waldemarowi Wołosiukowi, który nam tutaj dostarczył cud Delikatesom Centrum. Kogo tu ja tu jeszcze nie znam, dla Sebastiana Góreckiego oczywiście dziękujemy za pomoc gminie, oczywiście i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wisznicach. Czego życzyć biegaczom? Biegaczom czego życzyć? Nie, chyba już wszystko, co możliwe, to pogoda dopisała, frekwencja jest, trasa, myślę, że też będzie bardzo fajna, także wszystko mamy.